Dopiero 16 lat po zakończeniu wojny do słownika hitlerowskich zbrodni przybyła nowa nazwa Żagań. Jeniecki obóz śmierci. Tylko wyblakłe zdjęcia i resztki żołnierskiego dobytku pozostały po kilkunastu tysiącach zamordowanych jeńców. Głód, choroby, masowe rozstrzeliwania, bestialskie tortury, tak wyglądała w Żaganiu konwencja genewska. Lasy porastają dziesiątki zbiorowych mogił. Trwają prace ekshumacyjne. Nikt oprócz oprawców nie zna dokładnej liczby zamordowanych, ale oprawcy żyją na wolności w Niemczech Zachodnich. Na żagańskim cmentarzu spoczywają żołnierze z 14 krajów świata. Przypominamy nie tylko o naszym losie, przypominamy wytrwale o zbrodniach przeciw całej ludzkości. W Żaganiu nie rządziło SS i Gestapo. Morderstw dokonywał niemiecki Wehrmacht. Dziś trzeba o tym pamiętać bardziej niż kiedykolwiek. Na terenie obozu manifestacja pokojowa okolicznej ludności. Pomnik pomordowanych jeńców. Symbol wspólnej walki i świadectwo wspólnego losu, jaki czekał całą Europę.